nasza gmina liczy około 300 osób, 300 muzułmanów. To są mieszkańcy Sokółki, Suchowoli, Dąbrowy Białostockiej, no i dosyć dużo osób należy również do naszej gminy z Białegostoku i z całej Polski. Po prostu z każdego miasta, mamy ze Szczecina, z Olsztyna, no z takich naprawdę z całej Polski po parę osób gdzieś tam, bo w całej Polsce mieszkają muzułmanie, tak? No i przynależą do naszej społeczności Bochonik. A ponieważ w Bochonikach jest meczet, jest mizar, czyli cmentarz największy i jest dom pielgrzyma i te Bochoniki po prostu dlatego jest największe skupisko, bo są związani taką rodzinną tradycją, ponieważ mają pochowanych swoich najbliższych, chowają na cmentarzu w Bochonikach. No i automatycznie potem, żeby odwiedzić groby, to przynależą do naszej gminy. Jeszcze mamy w Suchowoli dom modlitw, też to jest, należy do naszej gminy. Tam, gdzie ksiądz Popiełuszko się urodził. Wszystkich zapraszam bardzo serdecznie, całą Polskę, wszystkich muzułmanów z całej Polski, obojętnie czy są pochodzenia tatarskiego, czy pochodzenia arabskiego, nie ma u nas żadnej najmniejszej różnicy. Muzułmanie są wszyscy jednakowi.